Zwolniłem się ze służby w policji po 7 latach, bo miałem dość już tego dziadostwa, tego syfu, który tam był. Dzisiaj opowiadam wam o tym, jak stałem się człowiekiem, którym obiecałem sobie, że się nigdy nie stanę, jak zmieniła się atmosfera tylko i wyłącznie na gorsze przez ten cały czas. Zapraszam. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bageta z tej strony. Dla tych, którzy są jeszcze niezaznajomieni z moim kanałem, byłem policjantem przez prawie 7 lat, byłem policjantem Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i teraz po moim zwolnieniu z dniem 25 października mogę wam poopowiadać nieco więcej o służbie w bardziej przystępny sposób. Tak jak mówiłem, dzisiaj poopowiadam wam o tym, jak stałem się człowiekiem, którym w sumie obiecałem sobie na początku służby, kiedy się przyjmowałem, że się nigdy nie stanę, jak zmieniła się atmosfera na gorsze, jak obserwowałem ten taki rozkład powolny w mojej jednostce, tej całej sztywnej ekipy, jak wszystko, co lubiłem w tej robocie, zostało w sumie zabite. Może nie wszystko, ale większość rzeczy. No i jak wyglądało zderzenie takiego młodego człowieka, który chciał coś zmienić z rzeczywistością. Więc może tak, jak zmieniłem się ja i moje podejście do służby, jak stałem się kimś, kim obiecałem sobie, że się nigdy nie stanę. Jak zmieniło się moje podejście do służby? No właśnie to jest bardzo powiązane ze sobą, ponieważ jak przyszedłem do służby i widziałem tych policjantów, i to nie jest absolutnie tylko przymiot polskich policjantów, bo to jest, myślę, że w każdej służbie mundurowej, czy to w policji, czy w wojsku, czy w ratownictwie medycznym, bo studiuję teraz, to o tym była pierwsza część filmu w sumie też, więc zapraszam tych, którzy nie oglądali, na part 1, na część pierwszą. Więc myślę, że to nie jest przymiot tylko policji, nie jest to tylko i wyłącznie rzecz polska, bo zdarza się to we wszystkich służbach takich mundurowych, ratowniczych na całym świecie, że to wypalenie przychodzi i to, że stajecie się takim zgorzkniałym, takim salty vet, tak to się nawet ma to swoją nazwę gdzieś tam w slangu policyjnym, w języku angielskim, taki salty vet, sprawdźcie sobie, wygooglujcie sobie, co to znaczy. No taki weteran po prostu już zgorzkniały, słony. Tłumacząc dosłownie, ale wiecie, no i widziałem tych gliniarzy, którzy tak mówili, a ja to mam już w dupie, mi się już nie chce jechać na interwencję, minimum roboty, nie szukaj tam młody, wiecie, chuja do dupy, nie szukaj sobie roboty na siłę, jak nie ma interwencji zgłoszonych, to nie szukaj sobie swojej roboty, a po co gdzieś tam kontrolować auto o 3 w nocy, a jeszcze się okaże, że ma narkotyki, a jeszcze się okaże, że jest poszukiwany, jeszcze się okaże, że jest, nie wiem, coś tam jest nie tak z pojazdem, trzeba będzie holować. No i tam zawsze, wiecie, kombinowanie z grafikiem, że ja to nie chcę robić w weekendy, ja potrzebuję to, ja potrzebuję tamto, nic mu się nie podoba, nic nie pasuje. Ja sobie wtedy tak myślałem, kurde, ja nigdy nie zostanę takim policjantem, nigdy nie zostanę takim gliniarzem, będę się starał robić tak, żeby tak nie zostać, nie ma takiej opcji, jestem taki pełen zapału, ja tutaj się chcę w siebie inwestować, na szkole policji to byłem w ogóle z przyjemnością, co jest zresztą prawda, opowiem wam też o szkole policji w jakimś tam filmie na pewno, tak, o takich rzeczach też i patologicznych i fajnych, bo akurat szkołę wspominam zajebiście i super było. Zresztą pierwsze lata mojej służby też wspominam bardzo dobrze. To nie jest tak, że tam w tej policji było zawsze źle i mi się zawsze źle pracowało. To jest wynik jakiegoś ostatniego roku, może roku z hakiem, gdzie tak naprawdę zacząłem się wypalać i ta sytuacja no już stała się nie do zniesienia po prostu i nie chciało mi się już tu więcej pracować i nie musiałem, więc się zwolniłem. Mam z czego żyć, mam co robić. Wiecie, to jest tak, jak się gotuje, to w jakimś filmie kiedyś usłyszałem, że jak wrzucicie żabę do wrzątku, to ona wyskoczy, a jak wrzucicie żabę do zimnej wody i zaczniecie powoli podgrzewać, to ona nie wyskoczy, bo nie wyczuje momentu i po prostu się ugotuje. No i trochę tak było ze mną, jeżeli chodzi o to podejście, o to wypalenie zawodowe. Ja nie miałem takiego zderzenia z tym, że jest od razu źle, albo było cały czas dobrze. To po prostu ta sytuacja się rozkładała. Ja też już pod koniec służby, jak już w sumie, no może tak jeszcze się łudziłem, że tam atmosfera się naprawi, że się coś pozmienia i że jeszcze zostanę w tej służbie, ale ja już wtedy zauważyłem u siebie takie pierwsze oznaki takiego potężnego wypalenia, że w sumie to nie chciało mi się jeździć na interwencje, swojej roboty starałem się nie szukać, bo nie chciało mi się przerabiać. Bo takie miałem poczucie, że nie warto w sumie do końca, bo nie za te pieniądze, nie za to, jak cię traktują w robocie. I zacząłem zauważać, że staję się właśnie tym policjantem, którym zawsze sobie obiecywałem, że się nie stanę. No i w pewnym momencie, no na pewno było to w jakimś sensie
też, jakby to powiedzieć, nie efektem, znaczy no był to efekt atmosfery w pracy, ale było to składową podjęcia mojej decyzji, żeby opuścić policję, żeby opuścić służbę. Zacząłem się po prostu wypalać już tak na maksa, nie? Po prostu nie chciało mi się przychodzić do pracy, czułem, że jest źle. Moje zdrowie też na tym cierpiało, ale to na razie o tym wam nie chcę mówić. Coraz bardziej zaczęły mi doskwierać zmiany w grafiku, choć ja na to nigdy nie narzekałem. No wiedziałem, gdzie się przyjmuję, że się nie przyjmuję do przedszkola. Tylko będę robić piątek, świątek, niedziela, nocka, popołudniówka, na rano. Ale zaczęło mi to bardziej doskwierać, w sensie tak siadało mi to na psychę. Znaczy w ogóle cała robota, sytuacja, wiadomo, że to możesz być najtwardszym gościem i mówić, że cię to nie rusza, jak tam jest atmosfera w pracy, jak to wszystko wygląda, co ci tam każą robić, ale to wpływa na ciebie, na 100% gdzieś tam się kumuluje w podświadomości, no i potem te zmiany ci zaczynają coraz bardziej doskwierać, bo tych rzeczy się gromadzi coraz więcej. To jest tak, jak ja się zmieniłem jako człowiek w pracy, jako policjant. Tak jak wam powiedziałem, stałem się tym takim trochę salty vetem, chociaż nie wiem, czy mogę się nazwać salty vetem po 7 latach służby, no ale coś tam już widziałem, byłem na pewno jednym z najstarszych policjantów tam w patrolówce, powiedzmy u mnie na jednostce, ale zmieniłem się też ja jako człowiek, stałem się, miałem taki okres, że byłem bardzo nerwowy i naprawdę nie, no wiecie, upuszczenie tej łyżki, co mi tam wystaje z kubka, to wywoływało u mnie coś takiego, że się wydzierałem, kurwa, jebana mać na całe mieszkanie i denerwowało to osoby, z którymi mieszkałem, moją byłą dziewczynę czy obecną, i to było w dochodzeniówce najbardziej widoczne. Potem miałem taki okres, że było fajnie i mi to wszystko opadło, naprawdę się wyluzowałem, no i teraz ten ostatni okres to też, no już dramat. Byłem po prostu nerwowy, nie dało się ze mną porozmawiać o niczym innym niż to, jak jest chujowo w policji. Nie spotykałem się ze znajomymi, wolałem siedzieć sam w domu, albo wolałem iść gdzieś sam na trening, nie chciało mi się gadać, poznawać innych ludzi. Z ludźmi też nie potrafiłem za bardzo już rozmawiać w pracy w inny sposób niż tak niecierpliwie, trochę po chamsku. No więc też po co mam być nieprofesjonalny, po co mam gdzieś tam stawać w pracy i być niemiłym dla ludzi. Znaczy ja nigdy, bardzo rzadko byłem niekulturalny, raczej byłem kulturalny, ale byłem taki, zrobiłem się taki oziębły, obojętny trochę na to, co tam ludzie do mnie mówią na interwencji, byleby to załatwić i wiecie, i mieć spokój, i żeby była robota zrobiona, a nie przynieść potem do domu tego, że jestem znowu zdenerwowany tą całą sytuacją, więc wpłynęło to też na pewno na moje życie osobiste. Jak się jeszcze zmieniłem? Moi rodzice mi zaczęli mówić, że przestałem się uśmiechać, przestałem się cieszyć. Nie odwiedzałem też mojej rodziny, za co tutaj muszę ich przeprosić serdecznie, bo zacząłem ich po prostu zaniedbywać, więc tutaj duży minus, jeżeli chodzi też o takie życie rodzinne. No na pewno bardzo mi pomogła moja dziewczyna tutaj, która była przy mnie w tych takich najgorszych chwilach, kiedy podejmowałem już tą decyzję o policji, o zrezygnowaniu, to ona była przy mnie i mnie tutaj gdzieś wspierała w tym wszystkim, wspiera mnie do tej pory. Zresztą wszyscy mnie w sumie wspierają z moich bliskich, mówią, że to bardzo dobra decyzja. Nie dziwiłbym się, jakby któryś z moich bliskich się tak zachował, czy z moich członków rodziny, też bym się cieszył, jakby zrezygnował właściwie z takiego głównego faktoru, który to determinuje, że on się tak zachowuje, a nie inaczej. Jak wyglądało samo zderzenie mnie, który chciał coś zmienić w policji, miał zapał do pracy, z tym, jak faktycznie było. Tak powiedziałem, no na początku po szkole policji, jak przyszedłem sobie na jednostkę, no to tam trzeba było pobrać sprzęt, trzeba było tam jakieś kwity popodpisywać, jakieś szkolenia z BHP, pierdoły. No i pierwsze zderzenie z rzeczywistością na jednostce, nie ma radiowozów, no ale akurat trafiłem na taki okres, że faktycznie po prostu źle trafiłem, no tam były na warsztatach, ale no zacząłem już na samym początku taką bezsensowność zauważać, nie? Dwóch policjantów o godzinie 2 w nocy tylko dlatego po parku gdzieś tam na obrzeżach Katowic, znaczy nie na obrzeżach Katowic, bo to w sumie już przy Śródmieściu, ale przy trasie, o może tak, jak jest Ligota i potem się zaczyna AWF, to po prawej stronie macie Park Kościuszki, no to z buta po Parku Kościuszki przez 8 godzin do podmiany, czyli tak naprawdę jesteś 9 godzin w robocie, jak dobrze pójdzie, umundurowany patrol jeszcze oprócz tego, po Parku Kościuszki po to, żeby ujawniać kradzieże samochodów przy lokalu Patio. Możecie sobie sprawdzić, w Katowicach jest taki lokal Patio przy ulicy Kościuszki, tylko nie pamiętam teraz, ile to jest Kościuszki, ile. No wiadomo, że kurwa, no, jak umundurowany patrol, jeszcze dwóch nie, jakby nie doświadczonych funkcjonariuszy mieliby
udaremnić kradzież samochodu, czy tam zatrzymać sprawców. No przecież to jakiś absurd jest. Więc no takie na przykład mieliśmy służby. Co tam jeszcze? Służby jakieś z buta po Ligocie, nie wiem czy znacie Katowice, czy tam Śląsk, Ligota, Panewniki, Brynów, jakieś Piotrowice. To są takie dzielnice, gdzie się raczej w nocy mało dzieje, chyba że jest weekend. No więc jeszcze jak, najczęściej jak jest ciepło, żeby ludzie faktycznie gdzieś tam wyszli się pobawić. No więc załóżmy, że jest, nie wiem, środa, jest środek tygodnia, jest listopad, na dworze jest minus 5 albo nie wiem, tam w okolicach zera, pada deszcz. I patrol trzyosobowy, młodych też funkcjonariuszy, chociaż nic by to nie zmieniło, czy są młodzi, czy nie są młodzi. Z buta po Ligocie, czy tam po Panewnikach, tak o, no trzecia w nocy, nie? Bezsensowne kompletnie. Gdyby było więcej środków, można by im było dać radiowóz, wtedy by to miało ręce i nogi. Gdyby z kolei ktoś pomyślał, to dużo więcej by mogli zdziałać ci policjanci, jeżeli by stanowili na przykład jakiś taki odwód po to, żeby, nie wiem, gdzieś tam wspomóc patrol, jakby była jakaś bardzo ciężka interwencja, bo ja teraz mówię głównie o policjantach OPP, choć ja też kiedyś miałem taki patrol, że wiecie, no idzie, są w sile powiedzmy 6-7 policjantów na wozie, 3 jeździ radiowozem, 3 idzie z buta po Panewnikach o 3 w nocy w środę. To jest bez sensu, absolutnie. A tak to by mogli jeździć na przykład w 6 i wiecie, no jak wpada 6 gliniarzy do gdzieś tam do jakiegoś lokalu, jak się ktoś bije, no to fajnie, nie? Albo jak gdzieś tam się pseudole napierdalają między sobą, no to jest siła wtedy. A jak masz zebrać patrol, na przykład jesteś, powiedzmy, oni są na Ligocie, ty jesteś na Panewnika, jeszcze tam gdzieś w pizdu daleko przy Rudzie Śląskiej, to zanim ich zbierzesz, to jest minimalnie 5 minut, no i tak będziesz jechać na bombach, to przecież ci kibice się już dawno rozbiegną, czy tam policjanci, którzy potrzebują pomocy, to już dawno mogli na przykład po mordach dostać, by tyle było z całej pomocy. No więc zacząłem zauważać takie pierdoły i wtedy miałem, no dobra, okej, ja wiedziałem o tym, że to nie będzie wyglądać tak, jak mi się wydawało, że będzie wyglądać, tym bardziej, że ja się wychowywałem z dziadkiem, który był milicjantem, potem był policjantem i mi mówił, że wnusiu, to nie wygląda tak, jak ci się wydaje, że tam obejrzysz sobie W11, czy kryminalnych, czy jakieś inne, nie wiem, nawet Pitbulla i będziesz łapać cały czas bandytów i wyciągać ludzi z płonących samochodów, czy nie wiem, życie ludzkie ratować, albo tak jak mówię, gonić z bujów, tylko to są czasami bezsensowne rzeczy, no ale to co innego jest to słyszeć, co innego jest to przeżyć, jak już wbijacie do roboty, nie? No i miałem takie właśnie poczucie bez sensu niektórych czynności, gdzie jakbyśmy tam byli, to no nic się nie stało, jak tam byliśmy, a jakby nas nie było, to też by się nic nie stało, ale musiałem tam iść, zmarznąć, nawkurwiać się, a mogłem robić kompletnie co innego, nie wiem, choćby w Kwitach na komisariacie pomóc, czy jeździć we czwórkę nawet w radiowozie, no to już ma większy sens. Mówię oczywiście o takich miejscach, jak wam wymieniłem, bo na przykład patrol pieszy po ulicy Mariackiej, 4-osobowy nawet, ma bardzo duży sens w sezonie, a nawet nie w sezonie, bo tam jest cały czas pełno ludzi, tam się ludzie biją, albo na przykład na Śródmieściu w centrum, czy tam na rynku w Katowicach, no to patrole piesze mają sens i tutaj jakby absolutnie nie ganię tych decyzji, że tam są wysyłane patrole piesze, no ale w takich miejscach to jest po prostu bezsensowne, kompletnie. Takie niewykorzystanie sił. Druga sprawa, brak środków. A ja jeszcze wam poopowiadam o pracy w dochodzeniówce, to tam były dopiero jaja, ale to już jest gdzieś tam w moich pomysłach na kolejne filmy, bo ja też nie chcę was zanudzać cały czas mówieniem o patologii w policji, bo ta praca była ciekawa i ona by była wspaniała, gdyby właśnie nie to, o czym wam mówię. Dlatego ja będę też opowiadać o tej fajnej stronie policji, więc nie oczekujcie, że filmy będą teraz tylko takie, że ja będę tutaj tempo ganił wszystko, bo to nie o to chodzi. Ja po prostu chcę wam większą, szerszą perspektywę teraz pokazać, o której wcześniej wam nie mogłem mówić i nie chciałem, bo nie chciałem mieć nieprzyjemności gdzieś tam w pracy. No, druga sprawa, właśnie brak środków, czyli nie ma radiowozów, co chwilę albo są naprawiane po prostu, są naprawiane najtańszymi częściami, jakie możecie naprawić w jak najszybszy sposób, bo się cały czas psują i to się, koło się zamyka, nie? Się samo napędza. Po prostu jebane perpetuum mobile, jeżeli chodzi o te radiowozy w takim negatywnym sensie, że one są kupowane i na przykład dopóki macie gwarancję w Toyocie, no to wiadomo, że jest serwisowana w autoryzowanym salonie Toyoty, nie? W warsztatach Toyoty i ich dobrymi częściami. Jak się zaczyna, kończy się gwarancja, no to najtańsze Chińczyki, warsztat w KWP i są wymieniane
No, najtańsze części po najmniejszej linii oporu i to się potem psuje, potem znowu są wymieniane, to się potem psuje. O, w radiowozach to jest też cały film do nagrania. Też go na pewno nagram. No więc brak środków. Kolejna sprawa, jak policjant może nie dostać kamizelki kuloodpornej na stan na przykład. No to u mnie na jednostce akurat z tymi kamizelkami to jeszcze był luksus, ale no niektóre jednostki nie miały tak dobrze. Zresztą u mnie z radiowozami też było całkiem nieźle. Ale tak, wyśmiewanie się z tego, że gdzieś tam się inwestujesz w siebie, teraz to jest kompletnie inaczej w policji. Się bardzo zmieniło, odkąd przyszedłem. Już nie ma takich podśmiechujek z policjantów. Ale jak ja byłem, to ja pamiętam, że już były kierownik wyśmiał, to było lata temu, to w ogóle jest jakaś sytuacja, która miała 6 lat temu miejsce, albo i lepiej. Wyśmiał mnie, że ja zamiast takiej radiostacji zwykłej, w ogóle, że miałem dwie radiostacje w patrolu, w sensie ja i kolega, bo po co nam dwie radiostacje? No ale to jest idiotyzm, no każdy policjant powinien mieć radiostację, no jak na przykład się rozdzielicie albo, nie wiem, tobie się coś stanie i trzeba na CITO wezwać pomoc, to radiostacja to jest jedyna opcja, żeby na CITO wezwać pomoc, wsparcie czy whatever, bo no co, będziesz kręcić sobie na smartfonie numer i dzwonić, to już ci wpierdolą dawno albo cię zabiją. Było tak, że przyszedłem na odprawę, kolega miał, mówię, a ja też sobie wezmę. W ogóle kolega też tak się na mnie spojrzał, że w ogóle what the fuck, czemu biorę drugą radiostację, ale się nic nie odezwał i wziąłem sobie taką radiostację, wiecie, z gruchą, nie? Tutaj. No potem to już tą gruszkę nosiłem na kamizelce tej, na plate karierze moim do roboty. Wtedy jeszcze nosiłem taką kamizelkę, wiecie, pod spód wkładaną, też w ogóle jako jedyny w ogniwie. Miałem polówkę założoną, kamizelkę, polówkę i na tej polówce wszystko na pasie w ogóle, bo nie mogliśmy wtedy w kamizelkach tych zewnętrznych chodzić. Także wszystko na pasie. Stację sobie zamontowałem w takim resortowym, takim skórzanym, nie wiem, futerale, pokrowcu, ładownicy, whatever, takiej, która się obraca, nie? To było dosyć wygodne, bo jak wsiadałeś do auta, to ci zmieniało kąt, a też ci z kolei nie wypadała, więc w porzo. No i miałem pociągnięte przez plecy ten kabelek taki sprężynkowy z gruchy i gruchę zaczepioną o pagon. To mi kierownik wtedy powiedział: hehe, kurwa, jak amerykański gliniarz, coś tam, co ty to naoglądałeś się filmu, ja miałem takie, what the fuck, stary, serio, bo sobie wziąłem gruchę, która w ogóle leżała na tym, na dyżurce, radio z gruchą, bo tego nikt nie brał, ono było nowiutkie praktycznie, a te radia to miałem kurwa z 10 lat, jak ja tam już przyszedłem, więc no absurd, i miałem takie, że nawet się nic nie odezwałem, bo potem to ja już jechałem z tymi. Jak mi ktoś tam coś powiedział, to już jechałem z nimi i tyle, i się już, wiecie, potem to już się nauczyłem pyskować po prostu, ale wtedy to jeszcze człowiek, no tak jest, tam się nawet pośmiał z siebie, gdzieś tam głowę schylił i tyle. Nigdy nie bądźcie takimi policjantami, zawsze się potraficie odezwać, jak wiecie, że macie rację, to walczcie o swoją rację i tyle tam, nieważne kto ma ile na pagonie, ważne, żeby wyjść potem z twarzą i żeby na koniec dnia sobie móc spojrzeć w mordę. I żeby po prostu być uczciwym wobec siebie i żeby nie być cipeczką. O to chodzi w tym całym syfie. No więc miałem drugie takie zderzenie właśnie ze środkami. Trzecie zderzenie właśnie z mentalnością policjantów, no że a co ty młody jesteś komando, a co ty młody jesteś Rambo, że tyle sprzętu masz, a co ty nie masz na co pieniędzy wydać. To mnie strasznie wkurwiało zawsze, że czy ja nie mam na co pieniędzy wydawać, a co cię to interesuje, jak chcę, to sobie mogę te pieniądze, nie wiem, w dupę wsadzić nawet i potem kupę tym zrobić, no co cię to interesuje, co ja robię ze swoimi pieniędzmi, chcę, to mogę Menelowi 10 tysięcy złotych dać. Jezus Maria, co ty nie masz co robić z pieniędzmi? To był chyba najgłupszy tekst, jaki usłyszałem literalnie. A wiesz, bo ja to za mundurówkę to sobie pralkę kupiłem, to standardowo, albo gdzieś tam na wakacje wyjechałem. Dlatego ja uważam, niepopularna opinia, jeżeli mnie teraz policjanci oglądają, to się pewnie na mnie wkurwią. Mundurówka powinna być do rozliczenia w 80%. Wiadomo, żeby tam zostawić jakiś zapas, bo czasami po prostu się nie da więcej wydać. Nie wiem, tam już wszystko masz do służby, no po co masz pierdoły kupować. Nie, ale nie wiem, choćby nawet karnet na siłkę, kurs czy na jakieś sporty walki, jakiś kurs samoobrony, strzelania, dodatkowy sprzęt, masz to rozliczyć i tyle. Jak nie kupisz czegoś do służby, to oddawaj siano i wszystko w temacie. W ogóle już się widzę, środowisko zesrało policyjne trochę o mnie, szczególnie tych starszych policjantów, że teraz sram we własne gniazda, ale ja zauważcie, że ja nie napierdalam na szeregowych policjantów, tylko ja mówię tutaj o tej patologii od góry głównie, więc Nie wiem w ogóle, z czym jest hejt, a tam zdanie przełożonych to mnie nie interesuje na mój temat, bo ci ludzie mnie w ogóle nie interesują. Takie trzecie moje zderzenie to było to zderzenie z tym takim betonowym podejściem innych policjantów.
Tak jak mówiłem, nie będę się powtarzać, najgorszy okres to był ostatni rok, jak się zaczął nacisk na mandaty, że mamy dawać ludziom mandaty za COVID, za szczególnie uciążliwe wykroczenia. Po prostu mają być mandaty, ma nie być pouczeń. Tyle. Może nagram jakiś w ogóle osobny filmik o podejściu do mandatów, ale to już w miarę załatwiłem w tej pierwszej części filmu. Jaka była atmosfera w pierwszym roku pracy i podczas ostatnich 3 miesięcy? Co się zmieniło przez ten czas? To są w ogóle pytania od moich patronów z grupy patronajtowej. W ogóle zapraszam do wsparcia mojego profilu na Patronite, jeżeli macie taką ochotę, link będzie w opisie filmu. Więc jaka była atmosfera w pierwszym roku pracy? Całkiem fajna, no byłem taki trochę wystraszony, bo nie wiedziałem do końca, o co chodzi. Tym bardziej, że pierwszy rok pracy, no to w większości to było szkolenie zawodowe podstawowe, więc pierwszy rok mojej służby w połowie to był rok na szkole policji. To jeszcze był zaczęty w 2015 roku, więc... No, co tam mi się miało podobać, nie podobać. Gówno wiedziałem o służbie, o robocie, w ogóle jak wygląda robota policjanta. To takie raczej było, że ja się domyślałem ewentualnie, jak robię, jak tam się robi. Na szkole było fajnie, ja lubiłem to, jak było na szkole. Mówię, nagram o szkole osobny film, więc możecie się tego spodziewać, jak naprawdę wygląda życie na szkole policji, jak i co naprawdę mówią do was wykładowcy, jakie mają podejście, kim oni są, skąd przybyli. Oczywiście nie będę rzucać się nazwiskami, tak jak nie rzucałem do tej pory, nie mam zamiaru tutaj w nikogo personalnie uderzać. Ja mówię to jakoś tak w ogóle o podejściu do formacji, o mentalności niektórych ludzi, którzy tutaj służą, pracują. Więc atmosfera była całkiem niezła w pierwszym roku pracy, szczególnie potem, jak już się trochę oswoiłem ze wszystkim, już byłem bardziej odważny, nie dawałem sobą pomiatać, było naprawdę w porządku, choć było bardziej betonowe podejście takie do rzeczy technicznych niż jest teraz, no jak odchodziłem. Że wiecie, no tam do sprzętu ci się prywatnego potrafili przywalić, do twojej kabury prywatnej, do butów, a czemu jest takie umundurowanie, a nie inne. Ostatnie 3 miesiące. Co się zmieniło przez ten czas? No mówiłem, chora pogoń za mandatami, za COVID, szczególnie za COVID to już nie przez ostatnie 3 miesiące, ale za wykroczenia szczególnie uciążliwe, czyli te w sumie, które są tak najczęściej popełniane na przykład przez młodych ludzi, picie alkoholu, jakieś uniemożliwianie korzystania z urządzeń użyteczności, czyli siedzenie na przykład na ławce z butami na niej, jakieś zaśmiecanie, przeklinanie w miejscu publicznym, takie, że najłatwiej jest za to dać mandat, nie najłatwiej to ujawnić, no to wiadomo, że wtedy musisz dać mandat, no bo pouczenia już nie, już B. A tam jak jest jakieś takie rzadkie wykroczenie, to tam w sumie jakoś bardzo się nie spinali o te pouczenia, ale no to się zmieniło kompletnie. To się zmieniło o 180 stopni z tym, co było wcześniej. Jak nikt mi nie kazał przez tyle lat służby wystawiać mandatów, nikt na mnie nie wpływał, to ostatni, mówię, rok, może więcej, to dramat. Dramat, nie dało się już robić praktycznie. No i rozbili nam patrole stałe, też o tym mówiłem w pierwszej części, więc to się zmieniło. No i się uwstecznili kompletnie, jeżeli chodzi o mundurowanie, nie? O takie rzeczy związane może nie z etyką, tylko z przepisami mundurowymi, gdzie przymykali na to oko i tak jak powiedziałem, niektóre przepisy traktowaliśmy jako martwe i to ja nie jestem odosobnionym przypadkiem. Ale no tutaj się jakby nie usprawiedliwiam, jest przepis, który mówi o tym, że mam mieć zakryte dziary, spoko. Czemu nikt na to nie zwraca uwagi przez prawie 7 lat? Nie wiem. Czemu nagle zaczęli robić nam postępowania dyscyplinarne? Nie wiem. Czemu sobie ktoś o tym przypomniał? Wiecie, tam wchodziły w grę oczywiście jakieś tam softshelle prywatne, bo to wygodne jest, a nie te takie głupie kurtki bezsensowne, więc to też się zmieniło, zaczęli się o takie rzeczy czepiać, o wszystko się już praktycznie zaczęli czepiać. Mam tyle przykładów, że nawet nie wiem, który użyć, bo co jeden to lepszy, no o wszystko co chcieli. Raz się kobieta mojego kolegi spytała, czy ma prywatny magazynek do broni, bo miał w takiej otwartej amunicji, od takiej otwartej ładownicy, a normalnie jest zakryte i pani oficer nie była w stanie stwierdzić, że to jest po prostu ten sam magazynek, tylko w inny sposób włożony, no ale to już też mam fajne historie, notabene z kontroli, jakie, wiecie, oficerowie, osoby, które powinny być tam przykładem dla podoficerów, dla szeregowych mojej formacji, czyli posterunkowych, nie mają zielonego pojęcia o taktyce, o wyposażeniu, w ogóle o robocie takiej ogólnopolicyjnej, bo cały czas siedzieli za biurkiem, także to o tym też na 100% będzie film, bo to jest poezja po prostu, jakie tam mam historie, mogę posprzedawać. To się zmieniło przez ten czas. No i taka generalnie się atmosfera zesrała na komisariacie, nie? Tam też była akcja z tymi osób bez
przytomnych. Ale to zasługuje na osobny film, naprawdę, bo to jest taka akcja i w ogóle taki absurd, że to się wydarzyło i że potem, jak w Barei dosłownie, jak w Barei, zmieniła się trochę tam władza, zmienił się trochę klimat i już wtedy pouczenia wobec bezdomnych były, mamy pisać mandaty, nawet jak chłop ma podaje adres Krakowska 138 w Kato, czyli noclegownia. I druga opcja, że jest Barei jak cholera, no bo wiecie, no teraz zrobiłem trochę dym, już mam ponad 1 100 000 wyświetleń pod tym filmem, podłapał temat media, dostaję jakieś tam telefony, ja dam też jakieś tam wiadomości od siebie z jednostki, że jak się tam ktoś dowiedział o tym, nie będę mówić kto, że ja powiedziałem, że była taka lista bezdomnych. Zresztą, a tam ja mam swoje możliwości udowodnienia tego na luzie. To kazali tam ściągać te listy u mnie na jednostce i wiecie, mówić, że nie było takiej sytuacji. Także pamiętacie, co wam mówiłem w poprzednim filmiku, że jak się zrobi dym, to się będą wszystkiego wypierać, no to mówiłem wam, że tak będzie, ale luzik. Ja tam nie mam zamiaru też z kimś walczyć na siłę jakoś, nie wiem, tutaj teraz łazić, składać zawiadomienia o mobbing, składać zawiadomienia jakieś fałszowanie dokumentacji czy coś. No bo po co? No ja tam swoje wiem, mam tam swoje rzeczy niektóre gdzieś udokumentowane, mam swoich kumpli, więc luzik. Mi się po prostu nie chce bujać potem po prokuratorach, sądach, policjach, składać jakieś, na jakieś zeznania, na jakieś przesłuchania. Ja chcę mieć teraz spokój od tej roboty, chcę sobie z wami porozmawiać, pogadać. I tyle. O tym, jak policjanci byli tępieni za pouczenia, o tym, jak w ogóle wygląda już sam koniec mojej służby, o tym, co się działo, będę mówić w następnej części. Myślę, że ostatniej już takiej podsumowującej całą sytuację w ogóle, która wyniknęła na przeskrócji, wyładowała mi się kamera. To wam poopowiadam już w następnej części. Ja zapraszam na moją grupę na Facebooku, gdzie możemy sobie porozmawiać o różnych ciekawych tematach, również z policjantami, na mojego Discorda, na mojego Facebooka, TikToka, Instagrama i tak dalej. Trzymajcie się i hej.